Dobra. Damian Niedojad, strzelec zwycięskiej bramki dla Skry w dzisiejszym meczu. Możesz być podwójnie zadowolony, no bo wreszcie doczekaliśmy się na zwycięstwo, ty się doczekałeś na gola. Tak, dokładnie. Trener we wcześniejszych meczach na mnie nie stawiał za bardzo. Raczej grał Dawid Wolny, ale no, na jego nieszczęście dzisiaj złapał kontuzję, no i ja musiałem za niego wejść i myślę, że w pełni wykorzystałem swoją szansę i mam nadzieję, że trener będzie stawiał na mnie częściej. Mhm. Trudny to był mecz, zwłaszcza w pierwszej połowie. Nie zanosiło się na to, że tutaj zdobędziemy 3 punkty, a jednak. Tak, dokładnie. Z jednej i z drugiej strony było dużo chaosu. Na szczęście na drugą połowę byliśmy jeszcze bardziej zmotywowani jak w pierwszej połowie i jakoś do nas szczęście się bardziej uśmiechnęło, mimo nieszczelonego karnego. Dążyliśmy do końca do upragnionego celu i udało się go zrealizować pewnie. Czujecie, że to jest, no wiadomo, zwycięstwo, więc można powiedzieć, że już jest przełom, ale to wy musicie poczuć, że ten przełom jest. Czy macie takie wrażenie? Takie odczucie? Tak, na pewno. Będzie to dla nas dodatkowy bodziec. Takie zwycięstwo jeszcze tym bardziej w końcówce i przy własnej publiczności bardzo buduje i mam nadzieję, że pojedziemy na tym do końca sezonu i te mecze będą w naszym wykonaniu coraz lepsze. Mm-hmm. Teraz w krótkim czasie 2 mecze, najpierw Elana, tak, wyjazdowy mecz, później Widzew. No, dobrze by było, żebyście się nakręcili po tym zwycięstwie, bo punkty trzeba zdobywać na wyjazdach również. No tak, w poprzednich meczach nam brakowało właśnie tej koncentracji do końca, bo bywało 2 razy już tak, że prowadziliśmy 1-0 i gdzieś tam w końcu przetraciliśmy te bramki. W tym meczu my w końcu przestrzeliliśmy i mam nadzieję, że w następnych meczach przełoży się to na lepszą grę z naszej strony i koncentrację do końca. Gratulujemy.